Także my chcemy, proszę Państwa, przypomnieć, że tutaj na Szeligowskiej powinni oni wysławiać Maryję i modlić się na mszach bardziej. Tak, tu na Szeligowskiej. Obrotowe radio, ruchome radio, tak. Tutaj są pracownicy, którzy za dużo pracują, bo po 12, po 14 godzin i więcej i nie mają czasu na swoje msze. A przecież wiadomo, że to i tak są wyznawcy papieża Matki Boskiej Ostrobramskiej, także niech się dziady modlą więcej, wiesz, niech się modlą. I łaski przecież nie będą robić, jeżeli będą się modlić. No, bo tak łażą papierosy, widzę, że tu kopci już jeden papieros za papierosem i lekkie życie. Z Warszawy, a spod Warszawy. Ajajaj. Radio Conchita. Także nie ma ani mormonów, ani prawosławnych, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. I na Woli, i tu na Bemowie, i tylko są moherowi. To więc ci moherowi muszą się więcej, proszę Państwa, modlić przy buziaczki i proszę jeść kaczki. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, tutaj nie będziemy przypominać, że i do cerkwi zapraszać, bo tutaj w Warszawie nie ma cerkwi. Tu w Warszawie nie ma ludzi prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. No to więc właśnie. SS mówi, ja bym tak nie powiedział.
No ja mówię, no każdy to by w ogóle inaczej powiedział. Ojej. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję za modlitwę Barbarę z Bartonga. Z Bartonga, z Panem Bogiem. Pana Jezusa. Patrzysz na Jezusa ciemno ukoronowanego, to znaczy wprowadzać do codziennego życia obraz wykrywający misterium, które zbawia. Obraz Odkupiciela. Także Warszawa, proszę Państwa, jest moherowa. Warszawa jest katolicka i musi się modlić. W związku z czym my robimy dobry uczynek, prawda? Że przypominamy, a potem dopiero jak już będziecie bardziej świadomi praw i obowiązków, co jak, no to wtedy będziecie mogli już porozmawiać ze świadkami Jehowy, no bo katolicy zwykle Biblii ni cytaty, ni pisaty, ni kumaty, nic. Są analfabetami biblijnymi. No to więc dlatego mówimy tutaj o tej takiej potrzebie, proszę Państwa, żeby studiować Pismo Święte, żeby wiedzieć. Serdeczne Bóg zapłać, parafię Żelechów, Najświętszej Maryi Panny,
Modliło się małżeństwo Wiesława. Modliło się, modliło się. Nam Chrystę. Zawsze i wszędzie mu zawodź. Zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie. Stawanie się jego cyrenejczykiem względem każdego, względem brata, przybitego cierpieniem czy dotkniętego rozpaczą. Także Warszawa powinna jako ta moherowa Warszawa SS się dać uduchowić. Z sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze. Módlcie się. Módlcie się więcej. Módlta się do Wójta. Pospełni miłosierdzia dla nas, grzeszników. Wyjednaj nam w serca Syna swego wszystkie łaski, o które Cię prosimy. Przeżyć śmierć Jezusa, to stanąć pod krzyżem obok Maryi.
Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, tu Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Poczęła zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem. I pozostawia mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy zazwiastowali anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali. Przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek raczy zmarłym dać, Panie. A światło świta niechaj ich świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zapłać na wspólną modlitwę, wskarczywa modlitwę Romana Antoni. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, bo zapłać, Romanie. 3 minuty po godzinie 12 zapraszamy na serwis informacyjny. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomnij szczególnie tym, życzymy, że interesy Europy Środkowej i Polski będą w lepszy sposób rozumiane w Paryżu. Do tej pory ten poziom zrozumienia był dla nas niezadowalający, powiedział w Brukseli wiceszef MSZ Konrad Szymański. Wiceminister spraw zagranicznych do spraw europejskich razem z premier Beatą Szydło uczestniczył przed południem w spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Konrad Szymański wskazał, że polska premier bardzo wyraźnie zaznaczyła, że dialog między Francją a Europą Środkową powinien odbywać się w sposób bardziej uporządkowany. Bez stereotypów, bez klisz i bez sformułowań, które mogą być odebrane jako minoryzujące, stereotypowe, czasami obraźliwe. Myślę, że to zostało wyraźnie zapamiętane przez wszystkich, byśmy prowadzili ten dialog, jeżeli ma on przynieść efekty polityczne, efekty w postaci porozumienia politycznego. Potrzebujemy więcej zaufania i potrzebujemy więcej ostrożności w dobieraniu słów. Podczas spotkania poruszono kwestie polityki migracyjnej, przyszłości wspólnego rynku, a także polityki klimatycznej i obronnej. W Brukseli trwa dziś drugi dzień szczytu szefów państw.
ministri rządów Unii Europejskiej. Przywódcy państw unijnych zajmują się dziś m.in. migracją, sprawami gospodarczymi oraz handlem. Stocznia Szczecińska była stawiana w stan upadłości dlatego, że brakowało wyobraźni. Brakowało połączenia różnych elementów systemu gospodarczego w jedną całość, powiedział wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. W szczecińskim parku przemysłowym odbyła się uroczystość położenia stępki pod budowę promu pasażersko-samochodowego dla polskiej żeglugi bałtyckiej. Do Szczecina przyjechali m.in. wicepremier Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, ministrowie oraz przedstawiciele parlamentu. Minister Finansów i Rozwoju zauważył, że mimo konkurencji chińskiej, stocznie państw jeszcze bardziej rozwiniętych od Polski pokazały, że można sobie poradzić na tym trudnym rynku. Warunkiem jest produkcja zintegrowana. Przyjechaliśmy tutaj, żeby dać z powrotem nadzieję na rozwój Stoczni Szczecińskiej i dać konkretne zamówienia, stworzyć popyt na okręty, na statki, które, może też na okręty, które będą tutaj budowane. Jest to dla nas kluczowa część całej wielkiej strategii reindustrializacji Polski, polskiej gospodarki. Jednostka dla PZB zostanie zbudowana przez Morską Stocznię Remontową Gryfia. Prom pasażersko-samochodowy pomieści 400 pasażerów. Załoga będzie liczyła 70 osób. Polska Żegluga Bałtycka obecnie ma w swojej flocie 4 takie jednostki. Jest nagranie z podsłuchu, na którym szef Amber Gold Marcin P. miał powiedzieć: Michał Tusk został nam włożony. Poinformowała o tym szefowa Sejmowej Komisji Śledczej do spraw piramidy finansowej Małgorzata Wasserman. Zaznaczyła, że Marcin P. na nagraniu mówi bardzo wyraźnie: żeśmy go nie chcieli, on sam do nas się pchał. Być może światło na sprawę rzuci przesłuchanie szefa piramidy finansowej Marcina P., które ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Poseł Kukiz 15 i członek Sejmowej Komisji Tomasz Rzymkowski wskazuje, że małżeństwo P. posiada kluczową wiedzę w sprawie Amber Gold. Marcin P. jest tutaj kluczową postacią. To są pani Katarzyna P., ja bym jej w żaden sposób nie, jej rangi nie obniżał. To są tak samo ważni świadkowie, posiadający no, wiedzę kluczową z punktu widzenia tego, kto stał za całym przedsięwzięciem, jak to było z tym Michałem Tuskiem, jak to było z funkcjonariuszami służb, jak to było z tymi gangsterami wybrzeża. Głośno o sytuacji spółki Amber Gold zrobiło się w lipcu 2012 roku, kiedy linie OLT Express zaczęły mieć kłopoty finansowe. Pod koniec lipca tego roku linie ogłosiły upadłość. Miesiąc później upadła spółka Amber Gold. Podejrzani o przestępczą działalność w sprawie zakładów chemicznych w Policach nie trafią do aresztu, tak zdecydował wczoraj szczeciński sąd rejonowy. Za niespełna pół godziny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro weźmie udział w konferencji poświęconej decyzji sądu. Sprawa dotyczy 10 osób, m.in. byłego prezesa, dwóch byłych członków zarządu oraz dyrektorów spółki. Wśród nich jest dwóch działaczy PO. Zatrzymani usłyszeli zarzuty korupcji oraz działania na szkodę polskich zakładów chemicznych. Chodzi m.in. o zakup kopalni fosforytów w Senegalu. Firma miała stracić na inwestycji około 22 milionów złotych. Prokuratura wnioskowała o areszt dla wszystkich podejrzanych. Zatrzymania osób kierujących zakładami chemicznymi w Policach to efekt audytu CBA. Poseł Kukiz 15 Jarosław Porwich ma nadzieję, że takie sprawy będą wychodziły na jaw dużo szybciej. O tym, co działo się w zakładach chemicznych w Policach, słyszałem już od wielu lat. Dlatego z jednej strony się dziwię, że tak późno, a z drugiej strony cieszę się, że w ogóle doszło w końcu do tych zatrzymań. Dochodziło tam do wielu nieprawidłowości, do których dochodzi w wielu innych zakładach spółek. I mam nadzieję, że tych aresztowań będzie zdecydowanie więcej, bo w latach minionych dochodziło tam do naprawdę wielkich nieprawidłowości, do wielkich nadużyć, do wykorzystywania funkcji, do osiągania prywatnych korzyści. Audyt w Policach ujawnił nieprawidłowości w korzystaniu ze służbowych kart kredytowych przez zarząd. Jak się okazało, środki z nich były przeznaczone m.in. na imprezy w klubach GoGo.
chmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz, burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy kraju, 23 w centrum, do 27 stopni na południowym wschodzie. Tylko nad samym morzem chłodniej, lokalnie do 17 stopni. Wiatr umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę, w czasie burz do 80, zachodni. Pogoda sprzyja alergikom, jednak jest to czas, kiedy intensywnie pylą trawy. W powietrzu mogą znajdować się także pyłki, ipy i pokrzywy. Na barometrach w Warszawie 999,2 hektopaskale. Ciśnienie będzie rosnąć. Były to wiadomości w Radiu Maryja. A przyznam się, że nie słyszałem. Dieta to temat kolejnego odcinka Westerplatte Młodych. Gośćmi programu będą organizatorzy 30. Saleckiego Spotkania Młodych, którzy będą mówić o wakacyjnych rekolekcjach dla młodzieży. Pamiętajcie, dziś godzina 18.15. Zapraszamy również do wysłuchania audycji Czas Wzrastania w Radio Maryja o godzinie 21.30. Nie może Was zabraknąć. A zatem to konieczne. 15 minut po godzinie 12 zapraszamy na spotkania z Biblią. To właśnie tym znawcą w cudzysłowie myśli Kościoła, tym także, powiem szczerze, publicystom katolickim i niektórym księżom, przywołuję pod uwagę kolejny punkt tego dokumentu. Należy również podjąć wysiłek znalezienia możliwych form autentycznej integracji imigrantów w środowisku Ewangelia kulturowym różnych według świętego Łukasza. Przyznają Państwo, że autentyczna integracja chyba nie da się pogodzić z respektowaniem prawa szariatu. I to tyle na temat nauczania polskiego. Niech Państwo budzą sobie po prostu pomyśleć o ojczyzna, mówi do nas ksiądz profesor Paweł Kowalewicz. Zapowiedź zdrady. Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest ze mną na stole. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi według tego, jak jest postanowione. Biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany. A oni zaczęli... Módlmy się. Boże, Ty w niewysławionej baczności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Sprawny Okowicz po wojnie został między innymi posłem na Sejm. Trzy selery, szczypta soli, sok, cytryn. Także widzisz, a teraz do mnie znowu przyszło to ze swojego kleja. Tu przypomnienie o tym, że Bóg przyjmuje nas z miłością zawsze i na zawsze, że nam nieustannie błogosławi, że pomaga nam połamać to, co w nas egoistyczne i grzeszne i że pragnie rozdać nas naszym bliźnim jako dobry dar swojej miłości. Ojcze nasz, który...
przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. We wszystkich intencjach Ojca Świętego pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Z Kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie modliła się Maria z Kiczyc. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bóg zapłać, Pani Mario, z Panem Bogiem. Przedstawienie świętego Józefa, módlmy się o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison.
eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwo Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło Cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku Ubóstwa, módl się za nami. Wzorze Pracujących, módl się za nami. Ozdobo Życia Rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie Dziewic, módl się za nami. Podporo Rodzin, módl się za nami. Pociecho Nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadzieje Chorych, módl się za nami. Patroni Umierających, módl się za nami. Po strachu Duchów Piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił Go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysławionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zapraszamy na serwis informacyjny, który przedstawi Piotr Brzezina. Ministrowie, parlamentarzyści i europosłowie podpisują list w obronie Radia Maryja i dyrektora rozgłośni ojca Tadeusza Rydzyka. Pismo do ojca świętego Franciszka wystosowała poseł PiSu Anna Sobecka. Podpisali się pod nim m.in. prezes PiSu Jarosław Kaczyński, szef kancelarii premiera Beata Kempa oraz ministrowie obrony, rodziny, infrastruktury, rolnictwa, a także posłowie do Parlamentu Europejskiego z ramienia PiS. Pismo jest odpowiedzią na anonimową petycję skierowaną do papieża w sprawie rzekomej, politycznej i sprzecznej z katolicyzmem działalności ojca Tadeusza Rydzyka. Tym listem pragniemy wobec Waszej świątobliwości zaświadczyć o ogromnej roli, jaką pełni Radio Maryja oraz dzieła w jego klimacie wyrosłe i rozwijające się. Ta katolicka rozgłośnia wiernie służy Panu Bogu, Kościołowi i Polakom, wspomagając ich formację katolicką i patriotyczną. Jako jedyna rzetelnie informuje oraz broni wartości chrześcijańskich. Mówiła poseł Anna Sobecka. W liście zwróciła też uwagę, że przez wiele lat swojej działalności katolicka rozgłośnia i dzieła przy niej powstałe otrzymały liczne wsparcie ze strony Kościoła katolickiego, a także od wielu organizacji samorządowych i stowarzyszeń. List w obronie Radia Maryja i dyrektora rozgłośni ojca Tadeusza Rydzyka można podpisać na stronie internetowej www.citizengo.org. Wykonujemy kolejny krok na drodze do odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego i polskiej pozycji na Bałtyku, napisała premier Beata Szydło. Prezes Rady Ministrów skierowała list do uczestników uroczystości położenia stępki pod promem dla polskiej żeglugi bałtyckiej. Premier Beata Szydło podkreśliła, że prom, którego rozpoczynamy budowę, jest pierwszą nową jednostką kupioną przez naszego armatora od niemal 40 lat w polskiej stoczni. To także pierwszy statek, który po 8-letniej przerwie opuści dawną Stocznię Szczecińską.
Premier dodała, że jej rząd zdaje sobie sprawę, że ta gałąź przemysłu może być jednym z najważniejszych elementów rozwoju polskiej gospodarki. List odczytał minister gospodarki i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Polskie stocznie produkujące nowoczesne jednostki dla polskich zagranicznych armatorów czerpie wiedzę i talent wywodząc się z polskich uczelni inżynierów i projektantów. Są naszą nadzieją i szansą. To tysiące miejsc pracy i rozwój nie tylko samych stoczni, ale i wielu powiązanych z nimi przedsiębiorstw. Dlatego też zdecydowaliśmy się na przyjęcie tak istotnej ustawy stoczniowej. Wierzę, że wykorzystamy ogromny potencjał drzemiący również tutaj, w szczecińskiej stoczni. Jednostka dla polskiej żeglugi bałtyckiej zostanie zbudowana przez morską stocznię remontową Gryfia. Prom pasażersko-samochodowy pomieści 400 pasażerów. Załoga będzie liczyła 70 osób. Polska żegluga bałtycka obecnie ma w swojej flocie 4 takie jednostki. 200 milionów złotych. Tyle wyniósł deficyt budżetu państwa po 5 miesiącach tego roku. To jeden z najniższych wskaźników od 2 dekad, podkreślają eksperci. Ministerstwo Finansów poinformowało, że stanowi to 0,3% deficytu zaplanowanego w bieżącym roku na blisko 60 miliardów złotych. Resort szacuje, że między styczniem a majem tego roku dochody budżetu państwa były wyższe o ponad 14 miliardów złotych w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Tylko wpływy z podatku VAT wzrosły o 30% w ujęciu rocznym. Poseł PiSu Janusz Szewczak, ekonomista, zauważa, że przez 8 lat rządów PO-PSL polskie państwo straciło z tytułu oszustw podatkowych nawet 300 miliardów złotych. Teraz może być deficyt budżetowy o 20 miliardów nawet niższy niż planowano, a dochody nawet o 20 miliardów większe niż planowano. No to widać, że te pieniądze były w systemie, tak? Tylko one trafiały do innych kieszeni, do głębokich kieszeni przyjaciół być może, a być może również przestępców. Ja przypadkowo od wielu miesięcy mówię, że na przykład taka komisja śledcza w sprawie tego, kto był taki ślepy, że nie zauważał takich olbrzymich strat, pan minister Rostowski. Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie pozytywnie oceniła działania Ministerstwa Finansów w zwalczaniu szarej strefy w gospodarce. Izba wskazała, że strefa ta jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski. Jest nie tylko problemem dla budżetu państwa, stanowi też jedno z największych zagrożeń dla legalnie działających przedsiębiorstw. Co najmniej 11 osób zginęło, a 20 zostało rannych w eksplozji samochodu pułapki w pobliżu komendy policji prowincji Beludżystan w Kwecie na południowym zachodzie Pakistanu, poinformowały władze. Kilka rannych osób jest w stanie krytycznym. Położony przy granicy z Iranem i Afganistanem, Beludżystan to najbiedniejsza prowincja Pakistanu, mimo znajdujących się tam złóż ropy i gazu. Od lat wstrząsany jest atakami przemocy na tle wyznaniowym oraz zbrojnym powstaniem separatystycznym. Dochodzi tam też do krwawych zamachów przeprowadzanych przez radykałów powiązanych z samozwańczym państwem islamskim. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz i burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy kraju, 23 stopni w centrum do 27 stopni na południowym wschodzie. Tylko nad samym morzem chłodniej, tam dziś lokalnie do 17 stopni. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km na godzinę, w czasie burz do 80 zachodni. Na barometrach w Warszawie 992 hektopaskale, ciśnienie będzie rosnąć. To były wiadomości w Radiu Maria. Dieta cud to temat kolejnego odcinka Westerplatte Młodych. Gośćmi programu będą organizatorzy 30. Saletyńskiego Spotkania Młodych, którzy będą mówić o wakacyjnych rekolekcjach dla młodzieży. Pamiętajcie, dziś godzina 18.15. Zapraszamy również do wysłuchania audycji Czas Wzrastania w Radio Maryja o godzinie 21.30. Nie może Was zabraknąć. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
niedzielny test. Solidarność naciska na parlamentarzystów PiS, aby przegłosowali obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Debiut na poligonie. Pierwsi żołnierze obrony terytorialnej są już po pierwszych ćwiczeniach. Mają za sobą 16-dniowe szkolenie. Szczegóły w naszym dzienniku. W Hiszpanii dzieci wybierają płeć. Dlaczego za pokazywanie różnic płciowych między mężczyzną a kobietą Hiszpanie trafiają do sądu? Rozmowa z doktorem Pablo de la Fuente, hiszpańskim historykiem mieszkającym w Polsce. Bogactwo edukacji domowej. W czym tkwi sekret ogromnej skuteczności domowej edukacji? Czytam w naszym dzienniku. Dobre obiady. Sprawdzone przepisy na cały tydzień. Polecamy udka faszerowane i kluski śląskie. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy przyjaciele, apostolska rodzina Radia Maria. Wszyscy, którym zależy na przyszłości rodzin, waszych rodzin, przyszłości waszych dzieci, przyszłości naszej ojczyzny. Pragniemy dobrej przyszłości, dlatego została założona również w naszym środowisku Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Proszę Państwa, studia są dziennikarskie, politologia. Politologia jest bardzo ważna wbrew pozorom. Nie bójmy się politologii. Trzeba dobrych polityków, tak jak trzeba prawdziwych dziennikarzy, a nie manipulatorów. Kulturoznawstwo i informatyka medialna są też studia podyplomowe. Patrzcie Państwo na portal Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej www.wskasim.pl. Znajdziecie tam więcej również o studiach podyplomowych. Są dwie nowe specjalności. Otóż na kulturoznawstwie krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka. A więc krytyka artystyczna na kulturoznawstwie, teatrologia, teoria i praktyka. I drugi kierunek dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informatyka medialna. Ona jest w przygotowaniu. Planowany termin rozpoczęcia kształcenia 1 października. Studia licencjackie. Czas trwania studiów 6 semestrów. Informatyka medialna to pierwsze tego typu interdyscyplinarne studia praktyczne w Polsce. Na uczelniach europejskich informatyka medialna jest wykładana na Uniwersytecie w Wiedniu, Londynie oraz Uniwersytecie w Berlinie i Hamburgu. Projekt autorski realizowany w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu umożliwia studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o komunikowaniu z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, głównie z obszaru nowych mediów. Umiejętności uzyskane na kierunku informatyka medialna stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego rynku medialnego, który powszechnie wykorzystuje informatyczne instrumenty komunikacyjne, zarówno w procesie przygotowania materiałów dla przekazu standardowego, np. skład tekstu, grafika komputerowa, jak i wyłącznie elektronicznego, np. portale informacyjne, media społecznościowe, streaming wideo. Odpowiednia konstrukcja procesu kształcenia pozwala nabyć specjalistyczne kompetencje nie tylko do wykorzystania, ale również tworzenia nowych narzędzi informatycznych stosowanych szczególnie w pracy dziennikarskiej. Proszę Państwa, na tym kierunku liczba miejsc jest ograniczona z racji dofinansowania, tak jak już powiedziałem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Więcej możecie Państwo dowiedzieć się, pytając pod numerem telefonu 56 610 7200. 56 610 7200. Mówcie Państwo o tych kierunkach, o tych możliwościach. Kto myśli na rok do przodu, sieje zboże. Przynajmniej na 10 lat sadzi las. Daleko w przyszłość kształtuje, nie tylko kształci, ale kształtuje umysły, osobowości młodzieży, dzieci i młodzieży. Pomyślmy o tym. Pomyślmy o przyszłości. W najbliższą sobotę 24 czerwca w Łowiczu będą miały miejsce uroczystości zakończenia nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji łowickiej. Uroczystej Eucharystii sprawowanej przy ołtarzu polowym na placu przed Katedrą Łowicką przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, arcybiskup metropolita krakowski.
Natomiast homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, arcybiskup metropolita gdański. Uroczystości te transmitować będziemy dla Państwa na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Początek transmisji w sobotę, 24 czerwca o godzinie 12. Serdecznie zapraszamy. Obudź się, Moskwa, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz tam daj. Powstań, dziec mocy, Boga zywa. Obudź się, Moskwa, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz nam dara. Powstań, dziec mocy, Boga wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. Gdzie wszystko cenę ma. Drodzy Państwo, audycja aktualności dnia już 15 minut po godzinie 13. Temat pierwszy, drugi dzień szczytu Unii Europejskiej rozpoczął się właśnie i już kończy się w Brukseli. Otóż przywódcy państw rozmawiali na temat między innymi problemu migracji i kwestii handlowych. Było też spotkanie pani premier naszego rządu z prezydentem Macron z Francji. No i podsumowanie tego dnia już możemy dokonać. Naszym gościem jest europoseł, pan doktor Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista. Witam serdecznie, panie doktorze. Witam ojca, witam słuchaczy. Szczęść Boże. Rzeczywiście to posiedzenie Rady Europejskiej jest dwudniowe. Wczoraj wprawdzie szefowie rządów spotkali się późnym popołudniem, ale wczoraj z kolei była rozmowa o polityce, wspólnej polityce bezpieczeństwa i obronności. Wprawdzie jakieś nieprzesądzenia nie zapadły, ale ważnym przesłaniem było to, że Polska oczekuje, że jeżeli ta pogłębiona współpraca w tej dziedzinie będzie się odbywać, to nie będzie ona się odbywać kosztem NATO czy w kontrze do NATO. Inicjatorami właśnie pogłębienia współpracy w tych dziedzinach są Niemcy i Francja. No i musimy być tutaj niesłychanie ostrożni, bo nie powinniśmy, jak sądzę, robić czegokolwiek w ramach Unii Europejskiej, co osłabiałoby Pakt Północnoatlantycki. To jest rzeczywiście gwarancja naszego bezpieczeństwa i myślę, że powinniśmy tego pilnować, więc takie stanowisko Polski zostało zaprezentowane i ono zostało przyjęte ze zrozumieniem. Natomiast dzisiaj, jak słusznie ojciec zauważył, najpierw to było poza szczytem spotkanie nowego prezydenta Francji Macrona z całą grupą V4, czyli grupą wyszehradzką, ponieważ Polska jeszcze, można powiedzieć, w grupie wyszehradzkiej. Wprawdzie uroczyście przekazaliśmy premierowi Orbanowi przewodnictwo parę dni temu w Warszawie, ale formalnie do 1 lipca sprawujemy to przewodnictwo, więc byliśmy organizatorem tego spotkania. To ważne spotkanie, bo rzeczywiście, jak sądzę, powstało sporo złej krwi pomiędzy Francją i krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Świadczyły o tym wypowiedzi prezydenta Macrona, zarówno w kampanii wyborczej, jak i w tych ostatnich wywiadach, które tak hojnie udzielał. I tak jak mówił o tym pan minister Szymański na tym spotkaniu, zasadniczył to było dobre spotkanie. Nie ma różnic pomiędzy tymi krajami, co więcej. Myślę, że prezydentowi Macronowi przypomniano po prostu, że jeżeli Unia Europejska ma być wspólnotą, to we wspólnocie wszyscy partnerzy są równi. I w związku z tym nie może być żadnego kraju, który będzie narzucał swoją wolę. Myślę, że na początek prezydentury prezydenta Macrona to dobre przypomnienie, jak funkcjonuje Unia Europejska, więc mam nadzieję, że tych skrzydłów czy nieporozumień będzie mniej. Już na samym posiedzeniu dzisiaj potwierdzono, czy przyjęto przed Urzędem Sankcji na Rosję do końca stycznia przyszłego roku, czyli po prostu
prostu 11, kolejne pół 20, roku, wokół tego zawsze były podziwy, bo nie ukrywajmy, są kraje 11, Unii Europejskiej, 13, które uważają, że 20, 0, nie trzeba 0, otwierać się na Rosję, 0, 0, a nie zamykać, 0, 0, a bardziej prowadzić sankcje. Więc przyjęte to zostało jednogłośnie. 13, 20, no to jest cały czas ten lajmotiv, że dopóki nie będą realizowane porozumienia mińskie, to te sankcje powinny być 11, utrzymane, a ponieważ rzeczywiście one nie są realizowane, Rosja nie wycofała z terytorium Ukrainy 0, 0, 3, swoich oddziałów i swojej broni. Więc taka decyzja zapadła. No i trwa jeszcze to posiedzenie dotyczące właśnie, jak powiedział ojciec, polityki imigracyjnej. No i porozumień handlowy, który będzie trzeba się rozwijać Unia Europejska. No tutaj, no jeżeli chodzi o politykę imigracyjną, to doskonale wiemy, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, jakie jest stanowisko wiodących krajów gromadzi. Mamy nadzieję, że odbiornikami Radia Maryja ludzi młodych w studiu, swobodnie przekraczamy granice w ramach Unii Europejskiej. Niektórzy z nich wszystkich znają z programu Startupy Młodych już. Ale zanim sobie jeszcze przypomnimy, kto jest dzisiaj na liście, już od samego początku zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku Czas Wzrastania, Audycja dla Młodzieży. Tam jest baner, który mówi o temacie naszego dzisiejszego tutaj spotkania na antenie Radia Maryja. Też chcemy zadać wam jak zawsze pytanie, No jaki to jest temat kontrowersyjny, proszę mi to powiedzieć. Na początku wakacji, Dieta, żebym ja gruba była. Ja jestem baletnicą, będę na temat diety cud rozprawiać. To może Mareczek gruba locha, albo Litka może by na temat diety cud. No i co, wybierasz się na jutro? Nie musisz, na pakach będzie chyba deszcz, będzie padał znowu. Jakieś tu chmury leżą na to wymową. O, no. Jakie co? A nie, to był Bielecki, to takie gadki, smatki. Ale najlepiej jak wszyscy poszli i tutaj do mnie dzwoni, proszę ciebie Sobieszek. I po prostu mówi, żeby jemu tamtą małą bramkę otworzyć, bo on wychodzi. I ja mówię, ja tam jakieś było słychać gadanie. Ale tak idę tutaj, mówię, ach, mamy ptaszka w klatce. Ale on za długo tam siedział w tym, bo to na górze jest tam i po lewej, tam gdzie te światła się zapala, po lewej na końcu. No, ale nie to z pierwszej, to co zostawili go tam, te pierwsze tamto po tego i po lewej. I ja mówię, mamy ptaszka w klatce, a on mówi, że mówi, ja bym tego tak nie powiedział. No i tego i podziękował i poszedł, mówi, że tam jeszcze jakiś neptyk za 20.